To jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa i jest mi niezwykle miło powitać Jakuba Glapińskiego, którego witam bardzo serdecznie. Ja również witam bardzo serdecznie. I powiem Państwu, że to jest bardzo miły moment, kiedy można spojrzeć na kogoś, kto ma podobną pasję jak ja i kogo się obserwuje wiele lat i ten człowiek po prostu z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz bardziej rozwija swoją firmę. Pamiętasz, jak się poznaliśmy, Kuba? Pamiętam, było to w 2010 roku, jeśli dobrze kojarzę, i to było w Katowicach. A jeszcze ja pamiętam, że... W sumie jeszcze wcześniej było, spotkaliśmy się na jednej z konferencji, której byłeś realizatorem. No właśnie, i pamiętam, że wtedy zadawałeś mi dużo pytań dotyczących tego, co z czym podłączyć, bardzo cię to pasjonowało, no i okazało się, że rozwinąłeś swoje studio. Dlaczego produkcja telewizyjna? Przede wszystkim musimy patrzeć pod tym kątem, że świat idzie do przodu. Patrząc pod kątem stricte marketingowym, każdy już niedługo będzie musiał realizować, mając własną firmę, wideo. Bez tego ciężko będzie się wybić na rynku, a dzięki właśnie realizacji transmisji online będę mógł pomóc klientom i co najważniejsze, lubię to robić, to jest moja pasja przede wszystkim, bo jeżeli się nie ma pasji, no to nic z tego moim zdaniem nie wyjdzie. No i tutaj... Ale co cię pasjonuje, Kuba, najbardziej w tym wszystkim? Nie wiem, podłączanie kabli, czy może wymyślanie, jak kamera, która gdzie będzie stała, jak będziesz zmieniał kadry, a może jeszcze coś innego? Znaczy nie, przede wszystkim lubię to, jestem zadowolony z tego, że po prostu ta realizacja wyjdzie, że włączam ten play, rec i to wszystko idzie. To wszystko jest transmitowane, wszystko jest dobrze podłączone, wszystko jest sprawdzone i możemy iść do przodu, po prostu realizować daną transmisję. Ja powiem Ci, że przez całe swoje życie, jak robiłem transmisję, miałem mnóstwo wpadek. Pamiętam, że kiedyś jak startowały transmisje, to nie było tak prosto, że był Facebook i YouTube. Pamiętam, że mieliśmy transmitować w dwóch językach i ja dwa komputery postawiłem i jeden komputer nie chciał zobaczyć karty do transmisji. I pamiętam, jaki wtedy byłem spocony i zdenerwowany, co ja teraz powiem klientowi, ale udało mi się zrobić transmisję z jednego komputera, który grzał się do potęgi. Miałeś jakieś wpadki w trakcie swojej przygody realizacyjnej? Znaczy na szczęście, znaczy może jedną miałem taką wpadkę podczas konferencji, ale to gdzieś tam był problem komputera, który w trakcie się wyłączył i zaczął się aktualizować. I tutaj po zaktualizowaniu się, no już to nie działało, musieliśmy nagrywać tylko na kamery daną transmisję, no i później dopiero to złożyliśmy i wrzuciliśmy. Także to taka jedna z największych wpadek, jaka była. No właśnie, mnie się też parę razy zdarzyło. Na przykład raz nie wzięliśmy z małego transmitora, który miał przekonwertowywać obraz z miksera do komputera, a byliśmy chyba z 200 km od Warszawy i dzień wcześniej na szczęście przyjechaliśmy i zorientowaliśmy się. Całą noc jedna osoba jechała w dwie strony, żeby przywieźć ten konwerter i żeby zrobić transmisję. Kuba, a jaki sprzęt zgromadziłeś przez ten czas? No to przede wszystkim najważniejszą rzeczą, jaką jest nam potrzebna, no to jest to komputer do streamingu z procesorem i9 wraz z oprogramowaniem VMix. Tutaj akurat powiem, że ja kiedyś zastanawiałem się, aby kupić sobie urządzenie od Atema, ale stwierdziłem, że... Urządzenie miksujące, tak? Czyli takie, że można zmieniać przyciskami kamery. Tak, tak. Ale stwierdziłem, że to jednak nie będzie to samo, bo no tutaj nie podłączę, załóżmy, osoby, która jest po innej stronie, czyli załóżmy, ja jestem u siebie w studium, a ktoś, załóżmy, jest w Warszawie. Tak jak na przykład łączymy się dzisiaj w taki sposób. No właśnie, rzeczywiście, przez Atema, no można by to było zrobić, ale byłoby to bardzo, bardzo skomplikowane, bo trzeba by było dźwięk odpowiednio wygenerować, mieć osobny komputer i tak dalej, więc robisz streaming przez komputer. Tak, tak. No i tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, z oprogramowaniem VMix, no wybrałem akurat to, bo też tak tutaj się zastanawiałem bardzo mocno pod kątem, co wybrać. Czy wybrać komputer PC na Windowsie, czy Maca. I tutaj po długim zastanowieniu się, no jednak wybrałem VMixa na PC-ta z Windowsa. Jednak.
Tak, jednak. Jakie produkcje już zrealizowałeś? Jakie produkcje? Przede wszystkim miałem możliwość realizacji Rady Miejskiej i konferencji tutaj lekarskiej. A poza tym, no, z tego co wiem, to tych produkcji sporo było. Tym się zajmujesz przecież parę lat. Tak, raczej tutaj bardziej nagrywaliśmy tylko takie konferencje biznesowe. One też były do internetu, a później były one obrabiane i wrzucane na Vimeo. Kto może być twoim klientem? Kto może się do ciebie zgłosić? Każdy, kto chce się wyróżnić w ogóle w mediach społecznościowych. I nie tylko oczywiście, bo to później można wrzucać do własnego u siebie na swoją stronę internetową. Bo wiadomo, można to wrzucać na Facebooka, na YouTube'a, ale problem jest taki, gdy na przykład zastosujemy jakąś przykładowo muzykę, która jest ma prawa autorskie, no i no niestety YouTube nas wywali. Zresztą ja pamiętam, jak ty opowiadałeś kiedyś w swoich wywiadach, że miałeś taką sytuację, że na jednej z konferencji YouTube cię zablokował. Tak, Prelegent rzeczywiście puścił film z muzyką, bo zrobił jakąś prezentację i to poszło w transmisję, YouTube to zablokował. Teraz chyba się już to trochę zmieniło, to znaczy YouTube informuje, że nie będzie można zarabiać na takim filmie, ale rzeczywiście no, z prawami autorskimi trzeba uważać, więc jak się robi konferencję, to warto zwrócić uwagę na to, żeby nie było muzyki zewnętrznej. Czyli konferencję, tak? Albo tutaj jeszcze można wziąć pod uwagę platformy typu pay-per-view, czyli płatność za po prostu danego widza, można tak to powiedzieć. Tak, tak. Kuba, a powiedz jeszcze, bo wspomniałeś o tym sprzęcie, który masz, to poza tym komputerem do transmisji, kamery? No to kamera JVC, do tego dwie kamery Pocket Blackmagica 4K. No i tutaj wiadomo, też ważne jest audio i tutaj zdecydowałem się na mikser audio Behringera XR18. Do tego mam mikrofony i tu przeróżne, bo to w zależności od tego, kto to będzie używał. Lavaliery, czyli tak zwane krawaty nagłowne, no i wiadomo, bezprzewodowe mikrofony, które też często są wykorzystywane. Ale mikrofony pojemnościowe też posiadam, także tutaj no w różnych miejscach mogę to wykorzystać. No i do tego jeszcze mam takie urządzenie, które podłączę do peceta, którym mogę sobie pomóc swoją realizację, czyli tak zwany Stream Deck. Kuba, na zakończenie naszej rozmowy, powiedz, jak stworzyć coś z niczego? Jaki jest twój przepis na to? Znaczy, powiem tak, nie jest łatwo rozpocząć nową inicjatywę, rozpocząć nowy biznes. Najważniejsze jest to, aby się nie zniechęcać. Ja sobie wybrałem motto, gdzieś tam po prostu szukałem też tego, bo to też jest no, tego dużo, ale jednak no, musiałem coś sobie poszukać, żeby coś pod siebie mieć. I tutaj znalazłem takie ciekawe motto. Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać. I tym się kieruję. I sprawdza się. Tak. No, u mnie jest tak samo, więc życzę ci, Kuba, wszystkiego dobrego. Cieszę się, że się spełniasz, cieszę się, że robisz rzeczy, które sprawiały ci kiedyś przyjemność, które sprawiają ci nadal. No i życzę ci wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za rozmowę i cieszę się, że jesteś w książce Coś z Niczego. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.